Cześć, z tej strony 2 witam was w kolejnym odcinku z serii Kingdom Rush Lore. E, dziś zapowiada się chyba najkrótszy i najmniej obszerny odcinek z całej serii. No ale cóż, no taka postać wygrała w ankiecie i spodziewałem się, że będzie o niej więcej informacji, natomiast informacje są wręcz szczątkowe. Najwięcej no, jest ciekawostek, o dziwo. E, tą postacią jest Leviatan, czyli jeden z bossów e, z gry Kingdom Rush Frontiers i jest on głównym bossem mini kampanii Wzbierające Przypływy Rising Tides. Czyli takiej kampanii dodatkowej właśnie. No i boss w porównaniu do swoich sługów, do jednostek, które pojawiają się w tej kampanii, które są naprawdę dość mocne, sam jest bardzo prosty do pokonania. Standardowo najpierw opiszemy jego wygląd, później nawiążemy do mocy, do historii, tutaj informacji są takie, że prawie ich nie ma, no i na koniec przejdziemy do ciekawostek, i to jest najbardziej obszerna część informacji, które udało mi się wyszukać. Nawet samych zdjęć yy, lewiatana nie jest jakoś dużo, yy, także, no, naprawdę, bohater on najmniej obszernym wszystkim. No, także przechodzimy bez przedłużania dalej. Lewiatan to dość ciekawy spór morski, potwór morski. Man cechy różnych stworzeń morskich. Tutaj widzimy takie różne grzebienie jak ryby, takie żagle, jak u ryby. Tylko akurat ryba ma na, to na. Niektóre rodzaje ryb mają to na grzbiecie, taki żagiel, a lewiatan ma to na głowie. To tra, trochę jak taka ozdoba. Ma też mackiego kośmiornica. No i takim jest po prostu połączeniem różnych Stworów i zwierząt zamieszkujących właśnie e, morskie głębiny. No tutaj nie ma co do dodania więcej. Jeśli chodzi o moce, po prostu jest to roz kolosalnych rozmiarów bestia, e, i jego główną bronią są potężne macki, którymi potrafi właśnie w samej grze blokować wieże, a tak mówiąc, właśnie. W bardziej praktyczny sposób, ogólnie związany z lorno, to pewnie jest w stanie zatapieć statki, nawet te większe, e, porywać jednostki z brzegu, stojące blisko brzegu, tam gdzie jest w stanie podpłynąć, e, łapać takich żołnierzy, ich pożerać. E, także no, te macki są główną siłą lewiatana i, i jego główną bronią. Jeśli chodzi o historię, niestety nie jest ona znana nie wiemy kiedy lewiatan się pojawił e, skąd lewiatan się wziął e, jak długo e, zamieszkiwał morskie głębiny e, niestety nie udało mi się znaleźć jakichkolwiek informacji e, na ten temat w ogóle nic nie ma naprawdę lewiatan jest jednym z tych bossów o których nie ma praktycznie żadnych informacji no, ale mieliśmy już kilka takich krótkich odcinków w serii o Sarelgas nie był on długi o ulguk, chociaż nie, no ulguk Hite trochę tej historii coś tam miał, mimo wszystko, tylko pozostałych informacji było mało na jego temat. Eee, no, no, było kilku takich o Greenmarku, pewnie o JT, będzie taki krótki odcinek. No cóż, no, panowie i panie Zeronhide nie do każdego, nie do każdej postaci, jak widzimy, dawali e, jakiś e, zarys historii. E, niektóre postaci są po prostu bez historii, są bo są. No i na sam koniec przejdźmy do ciekawostek, które są najobszerniejszą częścią tego materiału, będą e, i naj, najobszerniejszą częścią tego, co udało mi się znaleźć podczas researchu. Lewiatan został nazwany na część lewiatana, potwora morskiego, który pojawia się w Starym Testamencie. Jednak jego wygląd wydaje się też być wzorowany na krakenie z mitologii nordyckiej, czy też katulus z Lovecrafta. E, no właśnie mamy takie podobieństwo że ma takie cechy ośmiorni ośmiornicy bardziej z taką wielką ośmiornicą jak kraken e, także tutaj możemy to zauważyć od razu kolejna ciekawostka dotyczy poprzedniej po części gry czyli Kingdom Rush 1 gdzie podczas y, właśnie na mapie po prostu widzimy y, łódź płynącą z, y, w kierunku Southport w lewym dolnym rogu mapy, i co jakiś czas jest ona zatapiana przez jakieś duże morskie stworzenie z Mackami, i to najprawdopodobniej jest właśnie lewiatan. Jeśli chodzi o samo słowo lewiatan, jest też ono po prostu używane do opisania wszystkiego, co jest bardzo duże, wręcz gigantyczne. Także no to są wszystkie ciekawostki, które udało mi się znaleźć na temat tego morskiego potwora. Jeszcze to, jak był sam opisywany przez. Po prostu w Lorto, terror głębin, koszmar mórz, gdy utoniesz, będziesz posiłkiem lewiatana. I tylko tyle udało się znaleźć na temat tej postaci. No, naprawdę bardzo malutko informacji zupełnie nic nie było na temat tego bohatera, no ale zainteresował on Was w ankiecie. No, a niestety nie ma żadnej historii, nie ma żadnego backstory, nie ma żadnego tła nie ma, nic nie jest napisane na jego temat. Taką moją osobistą teorią, nie jest ona e, poparta niczym. E, tą teorię wymyśliłem dopiero, że być może sam Lewiatan, sama postać Lewiatana była potworem na usługach Yunpaya, e, z czyli z późniejszego sojusznika weznana w Kingdom Rush Vengeance, który jest jako grywalny bohater e, w tej części gry, e, czyli w czwartej części jest to bardzo możliwe. No i moim zdaniem jest to właśnie jedyna e, sensowna możliwość tego, jaka jest jakieś takie powiązania historyczne, jeśli chodzi o lewiatano, to, że był on potworem na usługach Hungaria, ale czy to jest prawda, no nie wiem. E, no i co? I w tym odcinku to było na tyle. Jeszcze na koniec dla zainteresowanych przejdziemy do omówienia krótkiego ankiety. No i tak jak mówiłem, dla zainteresowanych jeszcze na koniec omówienie ankiety. Lewiatan zdeklasował swoją konkurencję. Zdobył aż 60% waszych głosów, także naprawdę wygrał z ogromną przewagą. E, natomiast nie udało się znaleźć na jego temat specjalnie dużo informacji. E, jedyna, jako historia, e, jako, jedyna jego historia, właśnie, jaką się udało znaleźć, to to, że e, ten opis, e, że jest postrachem mórz. E, i to co ja sam wysnułem co nie jest potwierdzone przez nikogo co nie jest żadnym faktem tylko jest moją teorią że być może był potworem na usługach Junpaja albo właśnie został wysłany przez te głębinowe diabły do ściania terroru do tak jakby z próby pierwszej próby przejęcia kontroli nad powierzchniowcami tak przez mieszkańców głębin być może jako taki dowódca swego rodzaju tych wojsk. E, natomiast no, niestety nie, nie udało się znaleźć dużo informacji na jego temat. E, no, szkoda, bo, bo bohater pewnie miał potencjał. E, pozostali bohaterowie Hihiena, 17% Ariwan, który chyba by był najbardziej rozbudowaną postacią, najwięcej by było do nim, o nim do powiedzenia w odcinku, 15% Asaitam który w sumie swoją drogą też by się, myślę, coś znalazło na, na jego temat. 8%. No chyba Lewiatans no, zdobył najwięcej procent Waszych głosów, ale informacji yy, w różnych źródłach na jego temat jest najmniej. No szkoda, no tak czasami bywa. Już było kilka takich odcinków, że mieliśmy bohaterów, którzy mieli mało informacji na swój temat. No cóż, ja dziękuję Wam za wysłuchanie tego materiału, za obejrzenie też. Yy... No i co? Słyszymy się w kolejnym odcinku, także trzymajcie się, do usłyszenia i cześć!